To jest największa impreza kajakowa w świecie. Po raz drugi Kraków gości juniorów U23. Tu startują dwie reprezentacje, około ponad 600 zawodników. 6 dni zawodu. W tej chwili trwa rywalizacja finałowa zespołowa, czyli startuje 3 zawodników danej konkurencji. I jakby polega to na tym, żeby jak w najkrótszym czasie pokonać tą trasę i bez punktów karnych. I oczywiście wygrywa ten zespół, który popełni mniej błędów. Trasa jest dość prosta, więc nie ma tutaj żadnych wymagających elementów. Płynna trasa, którą trzeba pokonać bardzo szybko i bez punktów karnych. W środę zaczynamy konkurencje indywidualne, wszystkie konkurencje młodzieżowe, w czwartek wszystkie konkurencje juniorskie, to są kwalifikacje. W piątek, sobota będziemy rozgrywać półfinały i finały. Przede wszystkim to musi być spokojny, taki pewny przejazd, bez zbędnego ryzyka. I zachować trzeba spokój, ogromny spokój. Każde dotknięcie palika to 2 punkty karne, dlatego przy takiej prostej trasie 2 punkty to już wykluczają praktycznie z walki o medale, dlatego to musi być czysty przejazd. No na pewno będzie dużo emocji, w finałach najbardziej. Myślę, że K1 mężczyzn, sporo będzie emocji, mam nadzieję, że jak najwięcej naszych reprezentantów tam wystąpi, więc zapraszam serdecznie.